Szanowni Państwo, powoli dobiegają końca nasze świąteczne akcje i adopcyjne, i zakupowe. Już teraz chciałbym podziękować serdecznie wszystkim tym, którzy przyłączyli się do którejkolwiek z nich. Ponad 60 tytek żywnościowych, około 120 prezentów świątecznych, słodyczowych, zajączków strzeszyńskich, prawie 20 zaadoptowanych rodzin na święta, około 20 kierowców, którzy pomogą nam już niebawem, bo w poniedziałek 18 marca w rozwożeniu prezentów, żywności, dotarciu do rodzin, które objęliśmy naszą pomocą. Ponad 40 wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas i Parafialnego Zespołu Caritas, którzy dyżurowali w zeszłym tygodniu, 9 marca, na naszej osiedlowej Biedronce, gdzie uzbieraliśmy ponad 300 kg żywności, a także około 10 tysięcy złotych, które wpłynęło w sumie z państwa e-tytek, czyli przelewów na zakup kodów do Biedronki. Te przelewy były bardzo różne, od złotówki, jak wspominałem również na początku, po kilkaset złotych. Jednak ta ilość i otwartość serca wszystkich państwa, którzy dołączyli do tej akcji, sprawiła, że mogłem zamówić i otrzymałem właśnie, bo sprawdzałem pocztę, odpowiedź z zamówionymi kodami, które będą mogły w poniedziałek trafić także do rodzin, które obdarujemy żywnością czy też świątecznymi prezentami. Szanowni Państwo, raz jeszcze serdecznie dziękuję za okazaną dobroć, hojność, za wszystkie udostępnienia treści, które gdzieś umieszczam na stronach Szkolnego Koła Caritas w internecie. To tak naprawdę też ogromna forma pomocy, ponieważ docieramy do ludzi, którzy o nas nie słyszeli, również chętnie pomogą, ale także docieramy do ludzi, którzy szukają pomocy i nie mogą jej znaleźć. Tym sposobem również dwie rodziny dołączyliśmy do naszej świątecznej akcji adopcyjnej i udało im się również tę pomoc otrzymać, zostały zaadoptowane. Zatem raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym Państwa, którzy przyłączyliście się do jakiejkolwiek z wymienionych przeze mnie akcji. Ogromne podziękowania dla wszystkich.